Mamy piękną pogodę, piękne miejsce. I co tu się dzisiaj będzie odbywało? Za 20 minut rusza bieg i wyścig Nordic Walking na dystansie 4 km, bieg na dystansie 8 km na Międzyrzeckich Jeziorkach. W tym roku trochę inna formuła ze względu na pandemię, więc podobnie jak cały cykl Traktu Brzeskiego i bieg Siedleckiego Jacka, zmieniliśmy z biegu ulicznego na bieg terenowy. No, po prostu łatwiej jest to zorganizować. Mniejsza ilość osób jest potrzebna do zabezpieczenia też trasy, więc mniejsza ilość uczestników automatycznie. No, musimy się pewnych reżimów trzymać, tak? Wydaje mi się, że zmiana na te trasy, takie koło jeziorka, wcale nie wyjdzie na gorsze biegaczom, no, bo będą mogli podziwiać chyba piękne te tereny. Myślę, że nie wyjdzie na gorsze, tym bardziej, że no, jest bardzo ciepło, tak? Więc bieg uliczny w tych warunkach dodatkową trudność powoduje taką, że na asfalcie jest bardzo, bardzo gorąco. Tutaj mamy wodę, więc przy okazji można się schłodzić, czy po biegu, tak? Więc wszystkich zapraszamy. Około 100 osób jest dzisiaj zapisanych w obu tych dyscyplinach i tak jak powiedziałem, za chwilę ruszamy. Czekają puchary, nagrody? Tak, na najlepszych czekają puchary, nagrody fundowane przez miasto Międzyrzec Podlaski. Nie mamy jakichś sponsorów zewnętrznych, bo tak naprawdę do końca nie wiedzieliśmy, czy ten bieg się odbędzie. Miasto Biała Podlaska jest w żółtej strefie, więc ta sytuacja jest dosyć ruchoma, więc do końca też nie byliśmy pewni, czy my do niej nie wskoczymy. Na szczęście u nas tak, na terenie powiatu bielskiego jest trochę bezpieczniej, więc udało się to zorganizować.